Witam Państwa bardzo serdecznie. To już trzecie, kolejne spotkanie dzisiejszego wieczoru. Audycja na żywo Michel Rachel. Ze mną, moim gościem jest pani Anna Beata Stanclik. Witam Panią serdecznie. Witam serdecznie. Pani Aniu, gdyby mogła Pani troszeczkę głośniej mówić, bo słabo Panią słychać. Chciałbym, abyśmy porozmawiali dzisiaj o niebezpieczeństwach energetycznych, jakie wiążą się nie tylko wchodzenie w te sprawy ezoteryczne, ale w ogóle te wszystkie niebezpieczeństwa, które mogą nam zagrażać. Jak to jest, jak się pani spotyka w swoich doświadczeniu zawodowym? Czy często mamy problemy z tymi atakami energetycznymi? Ja witam jeszcze Państwa raz bardzo serdecznie w moim kolejnym programie. Dzisiaj temat bardzo ciekawy. Myślę, że też Państwa bardzo zainteresuje, bo tak naprawdę tych ataków energetycznych mamy coraz więcej. Czasami są to miejsca, czasami są to rzeczy, które same gdzieś dokonujemy. I pierwsze z takich niebezpieczeństw energetycznych to też miejsca albo też rzeczy. Ja dzisiaj chciałam porozmawiać jakby o tych rzeczach ezoterycznych, które czasami nie bierzemy pod uwagę, a jednak one są bardzo ważne. Chciałam też Państwu tutaj jakby nakreślić pewne wydarzenia czy sytuacje, które mają związek czasami z naszą pracą, ale też i to, co my sami wchodzimy. Na przykład karty. To jest jedno z takich niebezpieczeństw energetycznych, które rzeczywiście, z którymi mam do czynienia. Ale ja nie kieruję tego do ludzi, którzy zajmują się zawodowo kartami, ale tacy, którzy po prostu nie mają przygotowania, kupują sobie te karty i zaczynają gdzieś bardzo głęboko w to wchodzić. Ucząc się samych kart tarota, mam tutaj na myśli głównie te silne karty, jakimi są tarot, to musimy pamiętać, że to jest kontakt z potężną energią i należy się na tym znać. I ktoś, kto podejmuje taką drogę duchową, na przykład kart tarota, to musi zdawać sobie sprawę, że jednak ma te niebezpieczeństwa energetyczne. W różnym czasie się to dzieje. Może to zadziać się zaraz po dotknięciu takich kart, a może zadziałać się to za rok czy za dwa. Ktoś powie, ale ja mam doświadczenie na przykład z kartami, gdzieś tam z tym pracuję. To jeszcze raz mówię, jeżeli nie mamy doświadczenia i nie możemy nic na ten temat, powiedzmy, wiedzieć czy zrobić i tak jako amator czy laik podejmujemy działanie takich kart, no to musimy zdawać sobie sprawę, że sami te niebezpieczeństwa energetyczne ze sobą wiążemy. Są też miejsca też takie, które są dla nas, powiedzmy, niebezpieczne, energetyczne i no, tych miejsc może być dużo. My w zasadzie bywamy codziennie w takich środowiskach, gdzie jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwa energetyczne w postaci osób, miejsc, w których przebywamy, tam gdzie pracujemy. No, tego jest naprawdę dużo. Natomiast pamiętajmy, że sięganie po różne kwestie niebezpieczeństw sami musimy zdać sobie sprawę, czy my chcemy dalej to kontynuować, chcemy na przykład dalej w to brnąć, czy rzeczywiście poczytać coś, dowiedzieć się coś na ten temat, co tak naprawdę nam grozi. Pani Aniu, bo tak, pojawia się tutaj kolejne pytanie. Często sięgamy do kart, nawet nie jeżeli my sami, to zwracamy się do osób, które się tym zajmują.
Ale powiedzmy, czy ktoś, kto się tym zajmuje, a my osobiście nawet nie zwracamy się do takiej osoby, czy przebywanie w towarzystwie takiej osoby, nawet podświadomie, nie wiedząc, czy może mieć tam, jeżeli ktoś się nie zabezpiecza, wpływ na nasze życie? Negatywny wpływ? Ja raczej kierowałabym to do osób, które bezpośrednio zajmują się na przykład tarotem w taki sposób, gdzie nie jest kompletnie do tego przygotowany, nie ma wiedzy i nie zajmuje się tym zawodowo. No też nie chciałabym tutaj kierować tego dla ludzi, którzy zajmują się tym zawodowo, bo myślę, że już jakąś przestrzeń na przykład tarotem sobie gdzieś zabezpieczyły. Ale to powiem tak, to zależy w jakich rękach się ten tarot znajduje. Jeżeli osoby, które przychodzą bezpośrednio do osób, gdzie się rozkłada karty, to ja zawsze mówię o tych zabezpieczeniach, czyli powiedzmy, my w jakiś sposób musimy zrobić sobie granicę między tą osobą, której wróżymy, i musimy zabezpieczyć również siebie. Jeżeli te karty nie są w jakiś sposób oczyszczane, albo nie są jakoś, nie wiem, coś nam się dzieje po takich spotkaniach, no to już wiemy, że tak naprawdę już mamy jakieś tam ataki energetyczne. Nie sądzę, żeby osoby, które zajmowały się zawodowo tarotem, coś no, negatywnego skupiały na siebie. Ale musimy o tym pamiętać, że zarówno jak i osoby, które przychodzą, to osoby, która wróży i ona sama, to muszą być te granice bezpieczeństwa, to na pewno. Tak. Tutaj pojawia się również jeszcze jedno pytanie związane z filmem, który tutaj zamieściliśmy, bo w jednym z większych miast odwiedziła pani domowników, którzy mieli problem związany właśnie z wróżeniem, tak? Czy to często się zdarza, że ludzie sięgają po karty, nie mając większego doświadczenia w tym temacie? Bardzo często sięgają, no i powiem tak, no mają do tego prawo. Mogą sięgać głównie właśnie po ten tarot. Musicie Państwo pamiętać, że jednak tarot ma potężną energię i on jest jakby najsilniejszy tutaj z tych wszystkich kart. I jeżeli ktoś idzie i zakupuje sobie te karty i ma, powiedzmy tam w domowym zaciszu sobie rozkłada, to proszę pamiętać o tym, że nawet nie wróżąc nikomu, a sięgając po tak trudnym narzędzie, jakim jest tarot, otwierają się wszystkie kanały i niestety te negatywne. Dlatego, że nie mamy pojęcia o zabezpieczeniu nas, siebie, naszej przestrzeni, domu i tak dalej, bo to też chodzi o zabezpieczenie tego, w czym my jesteśmy, gdzie tam sięgamy po te karty, a same one, będąc w tym pomieszczeniu, w tym domu, no są niebezpieczeństwem energetycznym dla nas wtedy. Dlatego nie powinniśmy takich rzeczy robić, jeżeli już decydujemy się na kupienie jakichkolwiek też kart, bo nie tylko tarota. Spróbujmy się po prostu zabezpieczyć, poczytajmy coś na ten temat, jak wyglądają te zabezpieczenia i jakie ochrony stosować przy takiego typu rzeczach, głównie przy tarocie. A jakie w ogóle jest Pani osobiście podejście do wróżenia, do tarota, do kart? Ja powiem tak, dla mnie, dla osoby bardzo uważam doświadczonej, która miała dużo tego w rodzinie, bo trzeba pamiętać, że ja pochodzę z takiego pokolenia, gdzie rzeczywiście też były i karty, nie mówię, że nie, ale to jednak było bardzo, bardzo duże przygotowanie, zabezpieczenia, jak ja podchodzę. Myślę, że tutaj jest bardzo duże potrzebne zapotrzebowanie tych ludzi na to, że jednak chcą coś gdzieś tam o swojej przyszłości nie tylko usłyszeć. Nie możemy negować tych rzeczy na zasadzie, że to jest jakieś niebezpieczeństwo, ale powinniśmy się przede wszystkim ochronić. Ja powiem tak, mam stosunek do kart, nie powiem, że negatywny.
Natomiast jest to potężna rzeczywiście energia, w której powinniśmy pamiętać, że otwieranie pewnych kanałów nam też grożą. I nawet osoby bardzo doświadczone, które pracują z tymi kartami wiele, wiele lat, znam takie osoby, które nawet przerywały tą pracę zawodową, że tak powiem, w ogóle z kartami. I nie ma się czemu tutaj co dziwić. Natomiast osoby, które są bardzo doświadczone, ja nie znam jakichś takich przypadków, żeby się coś działo im lub ich potencjalnym klientom. Można stosować to na wiele. Ktoś powie, że nie stosuje tarota do jakichś tam złych rzeczy czy negatywnych rzeczy. Staram się mówić to klientom, co rzeczywiście widzę, czy mam jakąś tam wiedzę, czy dobrze, czy źle interpretuję. Na pewno nie należy się uzależniać od tarota, bo to jest ogromne narzędzie. Także to wszystko tak naprawdę zależy od nas. Ja powiem tyle, że tarot jednak powinien znaleźć się w rękach bardzo doświadczonych. Nie chodźmy do osób, które nie zajmują się niestety tym zawodowo, tylko próbują gdzieś nauczyć się tarota. To niech to zostawię na razie dla siebie. Jest wiele, wiele kursów, szkoleń, czy też nawet szkół ezoterycznych, ale nie powinniśmy sami, bez przygotowania, bez drogi duchowej otwierać jakiekolwiek kanały, jakim jest na pewno tarot. Właśnie, czy Państwo macie jakieś doświadczenia z wróżeniem z kart, z wróżkami? Jeżeli tak, napiszcie do nas na czacie albo zadzwońcie. Numer telefonu 507-8252-02. Dzisiaj audycja przed północą. Myślę, że skończymy, ale to jest bardzo istotny temat. Przecież większość z nas gdzieś kiedyś interesowało się tym. Może niektórzy z Państwa sięgali po karty. Czy to miało jakiś wpływ na Państwa, na Państwa życie, czy może nawet na najbliższych? Pani Aniu, wróżenie, tarot. Co tak naprawdę niebezpiecznego jest w rozkładaniu kart? Czy to, o czym Pani mówi od początku programu, że otwarcie kanałów, czy może bardziej z psychologicznego punktu widzenia wpadnięcie w nauk, chęć ciągle szukania odpowiedzi, co się zmieni, oczekiwania innych odpowiedzi niż na przykład te, które wychodzą po kolejnych rozdaniach kart? A ci, którzy wiedzą coś na temat tarota, czy sami pracują nie tylko z tarotem, ale też z innymi kartami, bo trzeba też powiedzieć, że tak naprawdę one się tylko później różnie nazywają, czy karty, które są pochodne od tarota, to rozkładanie samo w sobie jest, uważam, trudne, dlatego że i małe, i duże arkany w tym tarocie jednak widać, że niosą za sobą jakby trudność interpretacji, jakby one same są kartami trudnymi. I myślę, że pójście na ten tarot też nie jest jakby niebezpieczne, w sensie tego, że tak naprawdę jeżeli idziemy do doświadczonych osób, to mniej nam coś tam zagraża. Ale chciałam powiedzieć, że same tam jakby rozkłady, czy coś, o czym my tak naprawdę wiemy, czy mówimy tym klientom, jest już dla nas jakimś przekazem. Jeżeli rzeczywiście, no jak się Państwo przecież też czujecie, czy widzicie różnicę między przekazem wtedy, kiedy przekazujemy coś dobrego, a widzicie różnicę, kiedy rzeczywiście mówi się o rzeczach naprawdę złych. Ja myślę, że bardzo dużo ludzi, którzy pracują zawodowo z tarotem, musi znać te granice przekazu. Musi wiedzieć, co może przekazać, a co nie może. Że jeżeli my sobie taką granicę zrobimy między klientem a osobą, która kładzie karty, będzie wszystko w porządku. Jeżeli nie, to znaczy, że przekroczyliśmy właśnie granicę otwierania tych kanałów, bardzo trudnych, bardzo mocnych, kiedy rzeczywiście wchodzimy w coś bardzo niebezpiecznego.
Czyli powiedzmy, mówimy o tych kanałach, kiedy przekazujemy na przykład same złe rzeczy. Przynajmniej klienty, nikt nie chce słyszeć złych rzeczy. On chce usłyszeć dobre rzeczy. Albo mówi, że chce wszystko wiedzieć, a tak naprawdę później bardzo to przeżywa, nie jest w ogóle gotowy na informacje, które są przekazywane. I myślę, że tutaj, jak mówię o tym dużym doświadczeniu, to osoby bardzo doświadczone, które pracują z tarotem, nawet jeżeli mają coś do przekazania trudnego, bo sam tarot jest bardzo trudny, to wiedzą, jak to przekazać, wiedzą, jak to zinterpretować, żeby ta wiadomość do nich dotarła bardzo spokojnie, może nie tyle naturalnie, co bardzo bezpiecznie. A jeżeli ktoś nie ma w tym doświadczenia, to czy ja jako jasnowidz, który widzę obrazy, ale widzę coś trudnego i ciemnego, to też muszę tak dobrać słowa, żeby kogoś nie przestraszyć takimi wiadomościami, albo się pytam, czy rzeczywiście mam powiedzieć czegoś, co może on nie chce w danym momencie usłyszeć. I tak samo jest tutaj z tymi kartami. Tak samo musimy wiedzieć, że trafiamy do ludzi bardzo doświadczonych, bo on przekaże nam to, co my jako niebezpieczeństwem energetycznym już nie odbierzemy, nie przejdzie wtedy to na nas, bezpośrednio na nas. No właśnie, mówi Pani o takich zagadnieniach jak otwarcie kanału. Co może się wiązać, co się dzieje w naszym życiu, co może nas spotkać, kiedy źle, nieumiejętnie wejdziemy w tą sferę ezoteryczną? Przede wszystkim brak doświadczenia, czyli po prostu zbyt często na przykład rozkładamy sobie karty gdzieś tam w zaciszu domowym albo sami się nim, że tak powiem, bawimy. Te kanały to jest nic innego jak właśnie to niebezpieczeństwo energetyczne, czyli powiedzmy z nich może wypływać bardzo dużo niebezpieczeństw w postaci. Możemy się źle czuć. Możemy pootwierać kanały, gdzie tak naprawdę możemy mieć tak zwane podłączenia, tak? Czyli możemy już widzieć, że albo w naszych domach czy pomieszczeniach no niezbyt dobrze się czujemy. Te ataki mogą być na przykład ze względu na to, że te karty gdzieś tam na przykład leżą na wierzchu, nie są zabezpieczone, nie są schowane, nie są oczyszczone. No tego jest naprawdę bardzo dużo. Ale przede wszystkim otwieranie tych kanałów to jest coś, co byśmy byli czymś na przykład zabrudzeni. Nasze czakry też przyjmują niepozytywne ataki właśnie od kart. Dlatego po każdych energiach, czyli powiedzmy wtedy, kiedy mamy z nim kontakt, powinniśmy je oczyszczać. Najlepiej jest oczyszczać ogniem albo po prostu je na jakiś czas schować. Ale ja myślę, że powinniśmy zacząć od tego, że jeżeli nie mamy doświadczenia powiedzmy z tak trudną energią, jakie są właśnie karty tarota, powinniśmy najpierw sprawdzić, poczytać, czy to jest rzeczywiście dla nas, czy my możemy wejść w ten tak trudny świat duchowy i jakoś wewnętrznie się przygotować, oczyścić się, zanim otworzymy takie karty lub później się oczyszczać. Także tak naprawdę o tych kanałach, o których rozmawiamy, to są nasze ataki energetyczne. One mogą przyjść za miesiąc, one mogą przyjść za pół roku, one mogą przyjść nawet za rok. Ale brak przygotowania, brak doświadczenia, ktoś, kto nie ma wiedzy na ten temat, jak się ma uczyć, czy ma sobie tylko kupić karty po to, żeby sobie tam rozkładał w domu, czy się bawił, to na pewno nie jest to takim narzędziem. Często się zdarza, że ciekawość ludzka tak kieruje nas na te różne drogi i zaczynamy coś lub idziemy powiedzmy do jakiejś wróżki, a potem mamy jednak wyrzuty. Czy można tak się zabezpieczyć? W jaki sposób można, czy w ogóle można się oczyścić z tego, że no byliśmy tam, weszliśmy w tą energetykę i w jakiś sposób jest to już w nas, tak? Nie da się pewnych rzeczy cofnąć.
Ja powiem Państwu, że jeżeli chodzi, powiedzmy, jak mamy się oczyszczać, jeżeli już czujemy jakiś taki no, bardzo, bardzo duży negatywny spadek, na przykład energii, źle się czujemy, to oczywiście powinniśmy się oczyścić. Nawet jeżeli nie wiemy, skąd to tak naprawdę się wzięło, to jest bardzo dużo ochron dla nas. No przede wszystkim taką podstawową ochroną, wtedy kiedy się źle czujemy po takiej wizycie wszystko wskazuje na to, że właśnie to coś nam zaszkodziło, to powinniśmy się ochronić czy oczyścić w najprostszy sposób. Takie wykąpanie się na przykład w soli bardzo dobrze działa, czyli powiedzmy nie jesteśmy już jakby narażeni na to, że jest jakieś niebezpieczeństwo. Wszędzie tam, gdzie idziemy, no powinniśmy jednak pytać panią, czy na przykład narzędzie, którym pracuje, jest oczyszczone. Czy pomieszczenie, jeżeli czujemy na przykład, to nie tylko, że ktoś pali w pomieszczeniu kadzidła, czy jest zapalona świeca, to już jest to jakieś dla nas bezpieczeństwo, bo to jest zbyt małe bezpieczeństwo. Sama świeca czy sam ogień niestety nie wystarczy. Pytajmy po prostu tych wszystkich naszych kobiet czy panów, z kimkolwiek się spotykamy, czy to miejsce jest na przykład też oczyszczone, czy ja się czuję tutaj bezpieczna. Ale bardzo dobrą ochroną jest też na przykład wszelkie amulety, które możemy po prostu gdzieś nosić, chronić się. Każda ochrona jest dobra, pod warunkiem, że mamy ją gdzieś tam głęboko schowaną. Ochrony jest bardzo dużo i powinniśmy się już zabezpieczać przed pójściem na taką wizytę, ale jeszcze raz zaznaczam, osoby bardzo doświadczone, które gdzieś mają tą swoją pracę zawodową, na pewno takie ochrony stosują, zabezpieczenia i ten klient nie jest narażony na to, żeby czuć się po takich spotkaniach źle. Po raz pierwszy kiedy trzymała Pani w ręku tarot? Kiedy to było? Pamięta Pani tę chwilę? Tak naprawdę w mojej rodzinie było dużo, dużo kart. Ja w zasadzie miałam jakby mniejszy kontakt z tarotem, bardziej z lżejszymi kartami. Moje pokolenie zajmowało się kartami cygańskimi, wtedy były to jakby bardziej dostępne te karty. Natomiast tarot tak powiedziałabym nieznacznie. Ja ze względu na to, że człowiek widzi bardzo dużo tych obrazów, jakoś karty nie było mi potrzebne w moim życiu. Natomiast zbyt duże doświadczenie, coś, co mnie gdzieś tam bardziej w zupełnie w innym kierunku no, kierowano, tarot pojawił się bardzo późno. Ja powiem tylko jedno. Moje pokolenie też było przeciwne, co chodzi o tarota, znano tarota, rozkładano tarota, ale To był cały rytuał, wtedy kiedy przygotowano kartę do pracy, czyli one były bardzo mocno oczyszczane i to było takie zjawisko, w którym rzeczywiście bardzo chroniono karty, chowano karty, czyli miały swoje miejsca i tak dalej. A jeżeli my mówimy w jakim wieku, to myślę, że to było między 14 a 16 rokiem życia. I ktoś powie, no to rzeczywiście wtedy nie było doświadczenia. Tylko proszę pamiętać, przy kim ja to doświadczenie zdobyłam. Ktoś, kto mnie ochraniał, ktoś, kto mnie inspirował, uczył i tak dalej. Natomiast ta ochrona była na tyle mocna, że ja mogłam wiedzieć, że nic mi się tutaj złego nie stanie. Czyli mam ochronę wśród ludzi, którzy mają ogromną wiedzę, ogromne doświadczenie. I wtedy uczono mnie jakieś tam rzeczy w danym czasie. W jednym roku będziemy się uczyć tego, a w następnym roku będziemy się uczyć tego.
Także myślę, że tutaj każdy z nas, gdyby miał takie przygotowanie, taką wiedzę, gdzieś tam skrupulatnie zapisaną, że możemy korzystać z takich, a nie innych źródeł, nie bylibyśmy narażeni na różne jakieś tam ataki energetyczne, bo rzeczywiście tego jest dużo. I to nie tylko, proszę Państwa, tarot, ale też myślę, że każde karty, które gdzieś tam, po które sięgamy, czy mają większą, czy słabszą energetykę, na pewno na nas w którymś momencie mogą zadziałać niepozytywnie. Pani Aniu, w dzisiejszych czasach wszystko jest takie dosyć skomercjalizowane i na wyciągnięcie w zasadzie ręki jest także także tarot, wróżenie. Pojawia się wiele programów, nawet telewizyjnych, gdzie wróży się na żywo przez internet. Pani Edyta pyta, co z tarotem przez internet? Rozumiem, że chodzi o pytanie, czy ono ma takie same oddziaływanie jak tarot na żywo? Nie. I ja bym się z tym nie zgodziła. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście możemy powiedzieć, że w zasadzie nie ma żadnej różnicy, ale wtedy, kiedy mamy kontakt z klientem, gdzie ja przez lat prawie 20 kontaktuję się z moimi klientami, wyjeżdżam w niektóre miejsca i mam ten kontakt bezpośredni, to wiem, że jednak jest to najlepszy kontakt. Owszem, jeżeli też rozmawiamy przez internet, no to u mnie wygląda to zupełnie inaczej, czyli powiedzmy mam kontakt, ale wtedy go widzę i słyszę, ale jeżeli to jest taki kontakt, wtedy kiedy się powiedzmy rozkłada komuś karty, nie widząc kogoś, nie wiem, nie polecałabym czegoś takiego. Są zwolennicy i są przeciwnicy. Ja myślę, że należę do tych przeciwników ze względu na to, że nigdy nie wiemy tak naprawdę, czy to rzeczywiście jest postawione na przykład taka usługa nam, czy jest więcej jakichś osób. Nie jestem zwolennikiem w ogóle takich kwestii internetowych. Na pewno nie. Tutaj pani Werta też zadała pytanie, jak w najlepszy sposób pozbyć się kart tarota? Czy ma to w ogóle znaczenie, nie wiem, wyrzucenie czy spalenie? Ja powiem tak, no w jaki sposób? No, na pewno jeżeli rzeczywiście ktoś miał kontakt z tarotem, a teraz nie chce już z tym pracować albo no, nie chce się w tym zajmować, bo mogą być różne powody tego, to ja myślę, że najlepiej po prostu zrobić to w dwóch jakby etapach. Pierwszym etapem to jest na pewno spalenie kart, pozbycie się autentycznie i jakby odcięcie się ogniem od tego, co nas łączyło, a już teraz nie chcemy. A później, czy jest ktoś wierzący, czy nie, powinien jednak zmówić modlitwę i podziękować za to, że po prostu oczyścił się z jakichś tam energii, których już po prostu nie chce. Także myślę, że powinniśmy tutaj się wspierać naszymi duchowymi sojusznikami, takim jak jest na przykład Archanioł Michał, poprosić go o modlitwę, że chcemy już zakończyć etap tej energii w naszym życiu. Na pewno to pomoże. Mówiła pani o modlitwie. Jak to jest, skoro robimy takie rzeczy, a potem się modlimy, czy to nie jest sprzeczne? No może i jest sprzeczne, tylko człowiek uczy się na błędach. I jeżeli już rzeczywiście chcemy jakiś etap zakończyć w życiu, bez względu na to, czy mamy świadomość tego, co z tym mamy do czynienia, to robimy, to myślę, że modlitwa jest tutaj potrzebna jakby na każdej płaszczyźnie życia. Nie tylko, że się żegnamy z jakimś tam narzędziem, czy jakimś niebezpieczeństwem energetycznym, ale ja chciałam Państwu też powiedzieć, że ochronę powinniśmy stosować codziennie, czyli codziennie w naszych miejscach się ochraniać, codziennie na przykład mówić czy prosić o tą modlitwę. No,
Na pewno jest to sprzeczne, bo najpierw coś robimy, a później modląc się, żegnamy się z czymś, odcinamy się od czegoś. Ale przecież gdyby nie ta modlitwa, czy powiedzmy coś, w co my naprawdę wierzymy, to, co nam pomaga, to jest jakby nie było pewna ochrona. I to, co tutaj wymieniłam, że my nawet nie musimy używać jakiejś konkretnej modlitwy, ale bardzo ja często stosuję, że na przykład wzywam swoich duchowych sojuszników, może być to Archanioł Michał i każdy z zastępów archanielskich, ale na pewno usuwamy wtedy tą energię z naszej przestrzeni, usuwamy wszystko, co może nam zaszkodzić, także nawet złe spojrzenie drugiego człowieka, czy przebywanie z jakąś negatywną energią, to poprzez modlitwę usuwam niestety tą czystetę, tą negatywną energię z naszej przestrzeni. Także myślę, że tutaj to jest potrzebne właśnie, żeby siebie też zabezpieczyć na przyszłość. Tak, tak. No właśnie, no niektórzy mogą zarzucić przecież, jaka moc jest w kartkach papieru, na których narysowane są różne ozdoby, więc skoro nie ma w tym żadnej mocy, to i modlitwa nie pomoże, bo nie ma czemu pomóc, tak? No tak, no my wierzymy tak naprawdę, no jeżeli byśmy nie wierzyli, to tak naprawdę nie chodzilibyśmy ani na kartę, ani do jasnowidzów, ani do innych bioterapeutów czy innych ludzi, którzy jednak nam pomagają. Tak jak powiedziałam, ja nie mam nic przeciwko ani kartom, ani tylko my musimy pamiętać o tych bezpieczeństwach energetycznych. Wierzymy. No wierzymy w coś, co chcemy tak naprawdę zobaczyć albo potwierdzić pewne rzeczy. Proszę też pamiętać, i to powiem też bardzo ważną rzecz, że są osoby, które i znam też w swoim środowisku osoby, które rzeczywiście zupełnie inaczej traktują karty Tarota, a mianowicie to nie są tylko karty i zaznaczam, że to nie tylko Tarot pokazuje nam przyszłość, ale są osoby, które kładą ją w zupełnie inny sposób, czyli nie mówią konkretnie o przyszłości, nie mówią o tym, że te właśnie kartki papieru mają jakieś znaczenie. Ale musicie sobie też zdać wszyscy Państwo sprawę z tego, że tak naprawdę podchodzimy do tego, że jeżeli my coś w swoim życiu możemy zmienić, a te karty gdzieś tam pokazują, że możemy i możemy zrobić pewne rzeczy, które jednak nie zrobimy tak, jak nam Tarot pokazuje, a zrobimy zupełnie odwrotnie, to są osoby, które rzeczywiście tak podchodzą do Tarota, czyli nie mówią, tak ma pani zrobić, czy tak pan ma zrobić. Nie trzymają się tego sztywno, czyli powiedzmy traktują to jako informację, ale nie jako wyrocznie, i to jest bardzo ważne, tylko podchodzą do tego, że jestem świadoma pewnych informacji i albo je zmienię, albo po prostu no one wcale nie muszą się zadziałać. Ale na pewno proszę nie traktować to jako wyrocznie jakiegoś, że tak się stanie, że muszę zrobić coś pod dyktando, bo wtedy sami rzeczywiście pakujemy się w jakieś, no nie wiem, może nie kłopoty, ale w coś, co jest po prostu już nie do wyjścia. Robimy sobie sami blokady przez to, że jeżeli karty tak pokazały, to na pewno się tak stanie. Są ludzie, którzy naprawdę nie powinni chodzić na tego typu wróżby, ponieważ no, bardzo roztrząsają pewne sytuacje, są zbyt wrażliwi na pewne informacje. I dlatego uważam, że trzeba bardzo przemyśleć pewne sprawy, które chce się usłyszeć z tych kart, albo jeżeli już jesteśmy zdecydowani na takie przekazy, musimy twardo zaznaczyć, co chcemy wiedzieć, że na przykład interesuje na przykład nas sfera zawodowa, uczuciowa lub tylko jedna sfera i nic więcej proszę mi nie mówić.
I myślę, że ktoś powinien bardzo uszanować naszą wolę i mówić tylko o tym, co chcemy akurat w tej kwestii usłyszeć. Nie traktujmy żadnych wróżb jako wyrocznie, bo życie kreujemy sobie tak naprawdę sami. To jest tylko narzędzie do tego, żeby zobaczyć, co jest oczywiście w naszym życiu, ale to my jesteśmy od tego, żeby to zmieniać. Właściwie czy jasnowidzenie to jest taki wyższy level rozwoju tych zmysłów? Bo przecież chyba jasnowidz nie potrzebuje kart do przewidywania przyszłości. Nie, na pewno nie. Na pewno nie potrzebuje, nigdy nie powinien tak naprawdę nie tylko po to sięgać, tylko ja myślę, że tu jest jakby jednak wyższy poziom. Ja znam bardzo dużo jasnowidzów i w kraju, za granicą i pamiętam, że parę lat temu spotkaliśmy się jako taka dosyć duża grupa i każdy z nas widzi inaczej, czyli inne obrazy, inaczej pracuje. Ktoś czyta bardziej ze zdjęć, ktoś bardziej widzi obrazy, które pokazują się przy danych osobach, więcej, mniej. Myślę, że to jest jakby zdolność patrzenia rzeczywiście w te obrazy i myślę, że też bardzo dużo można ludzi pod względem jasnowidzenia też zweryfikować. Ja przepraszam, że tak mówię, ale to rzeczywiście jest bardzo ważne dla osób, z którymi ja się też spotykam, gdzie widzę, że można podawać naprawdę bardzo dużo elementów, takich naprawdę szczegółów, które w naszym życiu są naprawdę obecne. Ale tak jak mówię, też podchodzę do tego na zasadzie, że trzymam się, co klient potrzebuje. Czy pomóc, czasami mówimy tylko o jednym temacie, bo ma takie życzenie, bo akurat tylko ten temat go interesuje. Nie możemy mówić o wszystkich obrazach, które go akurat na ten moment nie interesują. Trzeba bardzo uszanować to, co się mówi dla klienta i też te obrazy, które czasami są bardzo trudne i też trudno się je przekazuje. Dlatego tu też musimy wiedzieć w tych obrazach, co można przekazać, a co nie można. Tak, Pani Aniu, trochę zeszliśmy z tematu przewodniego naszej rozmowy, czyli niebezpieczeństw energetycznych, ale w zasadzie to przecież od tego wszystkiego się zaczyna to, co być może spotyka nas w życiu, coś, czego nie chcemy, jakieś nieszczęścia czy nawet smutki. Czasami to wszystko właśnie zaczyna się od jakiegoś kontaktu z rozdawaniem kart i tak dalej. Dlaczego my jako ludzie interesujemy się przyszłością? Co takiego sprawia, że chcemy wiedzieć, co nas spotka? Bo przecież to wszystko chyba od tego się zaczyna. Ktoś, kto sięga czy poprzez karty, czy poprzez jasnowidzenie w przyszłość, ja myślę, że to chyba, że bardzo dużo napływa do nas informacji, że żyjemy w takich czasach bardzo napiętych, że jednak jest wszędzie pęd do wszystkiego, mamy mało czasu. I myślę, że ta wiedza, którą chcemy posiąść na przykład poprzez naszą przyszłość, co nas czeka, to z jednej strony na pewno jest to bardzo duża ciekawość, a pójdę zapytam się, co ze mną. Czy to, co usłyszymy, czasami nam się zgadza, czy też nie. Ale myślę, że to jest związane z naszym czasem, z naszym byciem, że jednak ciągle czegoś się boimy utracić. Głównie ludzie, którzy przychodzą, pytają właśnie o to, nie co będzie w przyszłości, ale czy na przykład utrzymają pracę, czy będę mieszkać w tym domu, czy jeszcze coś zmienię. Oni mają swoje marzenia, mają swoje plany. Ta przyszłość jest związana czasami bardzo mocno w takich sztywnych ograniczeniach, w których no, boimy się czasami wyjść. A są tacy, którzy po prostu, a może jeszcze mnie coś dobrego w życiu spotka. Czyli to nie jest tylko sama przyszłość, ale
utwierdzanie się w czym, że może jeszcze coś przyjdzie do mnie, że jeszcze może ten uśmiech się pojawi na mojej twarzy, że wtedy, kiedy człowiek przychodzi bardzo, bardzo smutny, wręcz z ogromną depresją i to jak jemu popatrzeć w przyszłość, żeby przekazać mu jakieś dobre wiadomości. Więc myślę, że to nie tylko chodzi o przyszłość, tylko też pomóc poprzez taką sferę duchową, żeby uspokoić to, co naprawdę widzimy, ale tak szczerze, tak naprawdę poprowadzić go nie tylko przez tą przyszłość, ale pomóc mu zrozumieć wiele, wiele etapów, zanim powiemy o tym końcowym fakcie. To, po co my sięgamy tak naprawdę, to wydaje mi się, że to jest coraz większy pęd. Żyjemy w takich nieciekawych czasach i coraz częściej, jeżeli pytamy nie tylko o siebie, ale czy będziemy żyć w tym kraju, czy tutaj jest bezpiecznie, czy może rzeczywiście gdzieś dalej, tego typu teraz już mamy pytania. No, one wciąż w nas się pojawiają, wciąż na nowo zastanawiamy się nad różnymi wyborami, ale przecież to tak naprawdę chyba każda odpowiedź jest w nas, w naszym sercu, w naszym umyśle. Wystarczy tylko wejść na tę drogę prawdy, drogę jasności. Tak, to nasze ostatnie w zasadzie minuty przed północą, przed tym zakończeniem dzisiejszego dnia. To też taki kolejny temat, który poruszałem w poprzedniej audycji, pani Aniu. Przed nami niby kolejny koniec świata. Nie wiem, czy pani słyszała o tych informacjach. Tak, tak. No jakie ma pani tutaj odniesienia? No kolejny, bo już był poprzedni, który gdzieś miał nastąpić, nie nastąpił. To był 2012 i też każdy się gdzieś tam mentalnie do tego przygotowywał, duchowo, mentalnie. Natomiast ja nie chciałabym się tutaj wypowiadać o kolejnym końcu świata, bo tak naprawdę proszę zobaczyć, co się dzieje wokół nas, czy on nastąpi akurat tej daty, które gdzieś tam my przewidujemy, czy pokazujemy. To ja myślę, że to będzie szło jednak etapami, że to nie będzie takie jedno wielkie tąpnięcie i nas już nie ma. Tylko tak naprawdę proszę zauważyć, ile już dzieje się koło nas, prawda? Czy my naprawdę musimy oczekiwać końca świata i musimy czekać na tą jedną konkretną datę? Myślę, że nie. Myślę, że nie, ma takiej konkretnej daty, w której byśmy mogli się czegoś obawiać i bać, skoro widzimy, co się dzieje na przykład w Europie, co się dzieje na świecie. I to, co się tak naprawdę dzieje koło nas. Ja trochę jestem przerażona tym, co tak naprawdę widzę i co się dzieje, bo ciągle zapominamy o tym, jak mało w nas, czy koło nas jest tego bezpieczeństwa, tego, o czym naprawdę, od czego chcielibyśmy odetchnąć, mieć spokój, mieć zdrowy umysł, wstawać rano z uśmiechem. Jak bardzo brakuje nam ciągle tego uśmiechu, bo ciągle się czegoś boimy. Nawet rano włączenie czegokolwiek, radia, telewizji, proszę procentowo obliczyć, ile tych informacji jest dobrych, a ile złych. Także my jesteśmy skupieni tak naprawdę na większości rzeczy złych, gdzie widzimy gdzieś to zło koło siebie. Dlatego dzisiaj ten program mówiący właśnie o tych niebezpieczeństwach energetycznych, to jest naprawdę kropla w morzu o tym, co się dzieje wokół nas tak naprawdę, co codziennie doświadczamy, bo nie wiemy, czy dzisiaj będziemy pracować, a czy jutro no, nie stanie się to czy tamto. Dlatego myślę, że cieszyć się należy każdym dniem, bo nigdy nie wiemy, co będzie kolejnego dnia. Cieszyć się na tyle, ile możemy. Nie zastanawiać się, co będzie jutro, pojutrze, za miesiąc, za rok. Zbyt bardzo nie planujmy,
po prostu im więcej uśmiechu, im więcej w nas radości, szczęścia, jakiejś tam motywacji, bardziej zdrowie i świadomie nas poprowadzi do tego, że jednak przeżyliśmy to najlepiej, jak tylko mogliśmy. A widzę, że jest bardzo dużo smutku w tych ludziach. Muszę Państwu powiedzieć, że jestem w różnych miastach i z różnymi ludźmi się spotykam. I coraz bardziej widzę, ile przez tych ludzi przemawia smutku. Ja sama się uśmiecham, sama staram się tak nastawić do tego życia pozytywnie. Czasami nie umiem dotrzeć do tych wszystkich osób, a naprawdę jestem ciepłą osobą i staram się im dać jak najwięcej tego ciepła. Nie mówić tylko o tych niebezpieczeństwach, nie mówić tylko o tych atakach, nie mówić o tym, że codziennie jesteśmy gdzieś tam na coś narażeni, ale myślę, że im bardziej będziemy tak spontanicznie i tak dobrze siebie odbierać i żyć w tych energiach tak naprawdę pozytywnie, jeden drugiemu rzeczywiście będzie dawał uśmiech i będzie to robił serca, znacznie lepiej nam się będzie żyło. Pani Aniu, cały czas jest Pani w zasadzie na walizkach. Teraz też Pani jest w Gdańsku, z tego tak, co dobrze wiem. Ale to już chyba tylko też kilka godzin, bo wraca Pani, ale wkrótce znowu kolejny wyjazd. Gdzie spotkanie z Panią? Chciałabym się teraz spotkać w Poznaniu. Niestety nie umiem tutaj podać dokładnej daty. W październiku będę jeszcze chwilowo w Łodzi, bo tam też mam bardzo dużo też klientów, którzy gdzieś tam ciągle przychodzą nowi. No i przede wszystkim spotkam się bardzo, bardzo, ja już jestem sercem i myślą seminarium, które będzie we Wrocławiu w listopadzie i bardzo, bardzo bym tutaj oczekiwała wszystkich chętnych, którzy jeszcze mnie nie znają, a chcieliby oczywiście przyjść, to ja bardzo, bardzo zapraszam, bo listopad już niebawem. Będzie taki bardzo specyficzny, fajny czas mówienie o tych tematach, które ja mam w programie. Ale jeszcze na pewno z Państwem spotkam się w Poznaniu, więc myślę, że to będzie październik. Jeszcze mam Poznań, no i później mam jeszcze seminarium we Wrocławiu. I dlatego lubię spotykać się we wszystkich miastach, widzę te nowe twarze, tych nowych ludzi. No, Gdańsk jest dla mnie bardzo, bardzo przyjemny. Było bardzo dużo chętnych, także bardzo jestem z tego zadowolona i cieszę się, że mam jeszcze na tyle sił, że mogę się z tymi wszystkimi osobami spotkać, no które oczywiście potrzebują. Potrzebują mojej opieki, gdzieś dobrego słowa i to, na co tutaj liczą, to na pewno na bardzo dużą pomoc. No właśnie, to wymaga też pewnego wyrzeczenia, bo przecież człowiek w pewnym wieku to tak naprawdę nie marzy o niczym innym, jak o tym, żeby spędzić czas z rodziną, siedzieć w swoim domu ze swoimi zwierzakami, które ma się na co dzień. No a pani jednak mimo wszystko z potrzeby serca, bo jakby to nie było, to jednak z potrzeby serca jeździ pani do różnych miast, często śpiąc w innych miastach. I to jest takie jednak, no, taka utrata energii chyba. Czy się mylę? Spalanie się. Jestem czasami bardzo zmęczona, ale nigdy nie pozwalam sobie, żeby pracować na zmęczenie. Jeżeli rzeczywiście tych osób jest więcej, to ja przesuwam na inne terminy. Ale bo ja powiem tak, zawsze mnie uczono jednego. Ja widziałam, jak moje pokolenie pracowało i to były przecież już moje babki, prababki, które były już wiekowe. I zawsze podchodziły do tego z sercem, na zasadzie, że ja to też mam, że daję energię też innym ludziom i my, myślę, wymieniamy się tą dobrą energią. Jest takie powiedzenie, co dajesz, to i odbierasz. I spotykanie się z tymi ludźmi naprawdę
naprawdę daje mi dużo, dużo siły, dużo wiary w to, że człowiek ma taką motywację dalej do tej pracy. Ja przez to, że spotykam się w tych wszystkich miastach, no też cieszę się z tego. To nie jest tak, że ja to robię, coraz więcej jest innych osób, czy nowych, czy klientów, którzy gdzieś tam po latach też chcą odwiedzić, ale wymieniamy się tą pozytywną energią. Ja tą energię na pewno ludziom daję. Ja też biorę od nich energię. Też się czegoś uczę. To nie jest tak, że tylko ja mówię i tylko ja jestem tutaj pomocna, ale rozmawiamy na różne tematy, nie tylko o tym, co ja widzę i coś, co, czym ja mogę, jak ja mogę pomóc, ale też cenię informacje od moich klientów, którzy przekazują różne ciekawe rzeczy. Także to jest naprawdę bardzo praca i obciążająca, ale też, która daje bardzo, bardzo dużo pozytywnej energii. Ja bym chyba tego nie robiła, gdybym czuła się zmęczona, czy dla mnie by było to obciążeniem. Teraz jestem w Gdańsku, mogłam skorzystać trochę z wypoczynku, mogłam pójść nad morze. To tak łączę bardzo, bardzo pozytywnie z tym, że mogę na przykład wypocząć, że mogę to połączyć też z wypoczynkiem, że mogę się spotkać z moimi klientami, oderwać się od tego codziennego przebywania w gabinecie, w moim miejscu zamieszkania. Także myślę, że to są też i pozytywne plusy. 18 i 19 listopada spotkanie we Wrocławiu, na które ja również bardzo gorąco Państwa zapraszam. Studio VTV patronuje temu spotkaniu i myślę, że atmosfera będzie równie ciepła, równie pozytywna jak w poprzednim roku, kiedy spotkaliśmy się tak licznie i tych pytań było całe mnóstwo. Ja bardzo mile to wspominam. Te nagrania jeszcze wciąż są, nie są na razie udostępniane. Zobaczymy, może w niedługim czasie udostępnimy część tych nagrań, ale jednak tam było sporo prywatnych rzeczy, więc jak najbardziej zachowujemy tutaj tą intymność wszystkich gości, którzy tam przybyli. W programie będzie pani poruszać między innymi temat jasnowidzenia, mediumizm, ale także oczyszczanie energetyczne, o czym dzisiaj trochę powiedzieliśmy, no i temat numerologii. Więcej informacji w linku, który jest umieszczony pod właśnie tą audycją. Zapraszam tam Państwa, to jest strona Studia VTV, tam jest też wiele innych informacji, zdjęcia, wpisy gości, którzy przybywali do studia VTV we Wrocławiu. Są tam programy telewizyjne, dlatego jeżeli macie Państwo ochotę, napiszcie seminarium.wroclaw@gmail.com. Więcej informacji od studia VTV czy od Pani Anny Beaty Stanclik. Pani Aniu, ja Pani dzisiaj bardzo dziękuję. Wiem, że Pani jest dzisiaj też zmęczona. Jest godzina prawie 24, więc myślę, że pora zakończyć. Państwo pewnie też będą powoli kładli się spać. Dziękuję Państwu i dobranoc. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia już za tydzień. Myślę, że o stałej porze 21. Dzisiaj to był taki wyjątkowa zmiana tego terminu. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Dobranoc Państwu. Dobranoc.